I dziś jesteśmy tu, jako bracia, Żyd i Arab, działając dla Izraela, dla narodu błogosławionego przez Boga. I wierzymy, że nikt nie odniesie zwycięstwa nad narodem Izraela. Tutaj, co widzicie, to produkty higieniczne. To tylko pierwsze 100. Zapakujemy więcej i więcej. I dziś jesteśmy bardzo pobłogosławieni, że mamy tutaj naszego brata Eitana. Eitan, co myślisz o tym, co się dzieje? Jeden z cięższych czasów w Izraelu. I jedyną nadzieję, jaką mamy, jest w Jezusa. Amen. Cieszymy się, że działamy wszyscy razem. Nie myślimy o tym, kim jesteś, skąd pochodzisz. Myślimy o tym, dokąd idziesz. I idziemy razem do Królestwa Bożego. I aż do tego czasu chcemy razem służyć naszemu narodowi, naszemu ludowi, który jest tutaj. Po to, by dać im miłość Chrystusa. Amen. I cieszymy się, że możemy to zrobić. Wszyscy jesteśmy jedno dla Izraela, ale jesteśmy jedno dla Jezusa. Amen.